wszystkie te małe rzeczy. Elektrownia wybucha. Wojna. Facet od WF-u. Taki mądry kurwa jesteś? Taki mądry kurwa! Wypierdalaj! Dziś w nocy zginie człowiek. W zeszłym tygodniu na siłkę przychodzi ksiądz, nie? Normalnie przychodzi stary w atkach, siada na ławeczce i napierdala, nie? Ale jak panienka. Raz, dwa, trzy, już kurwa nie może, nie? Przychodzi... I stary przychodzi misiek, nie? Co? Weź tu, kurwa! Mówiłem, kurwa. Cieniutko. Cieniutko, Tomek. Twoja matka by wyrobiła. Wal się. Skaczesz tak do kolegą? Kurwa, Tomek, no. Już cię pojebał. No i? Słuchaj, jestem ksiądz i wchodzi mi się. Wchodzi, ale on nie wie, że to ksiądz. W ogóle nie za człowieka, nie? To więc kurwa krąży, nie? Daj się. On ci się pyta. Normalnie, nie? Widzę, czy OKS? A ten kurwa o co chodzi? Koleś patrzy na niego i nic. Wiesz, nie kuma, kompletnie, nie? O co kurwa chodzi, nie? O co jak przestrach. Kurwa, jak mu lud. Koleś się znalazł pod drabinkami, kurwa. Jucha z nosa, kurwa, i mamy, kurwa, pan, kurwa, mremerze, proszę, Matko Boska, Matko Boska. Kurwa, Matko Boska. Skąd to masz? Colt. 9 strzał, naładowany. Stary, kurwa, to nie jest Kosowo. Po co ci ten skurwysyn? Chcesz zostać pierwszym killerem młodzi? Piękny. To jest moja odpowiedź, Kacper. Po prostu piękny. Naśpałeś się? Schowaj to. Spadam do drugiej ligi. Myślisz, że na to pozwolę? Pojebało cię? Taki z siebie kibic? Co to kurwa ma do rzeczy? Koniec pytarstwa. Ja na tym meczu rozpętam wojnę. Psy strzelają do nas, to my teraz będziemy strzelać do psiarni. To jest moja odpowiedź na to, że lecimy do drugiej ligi. Tomek, mózg ci się lasuje, wiesz? Wiesz, kurwa, korba już ci się odkręca. Cię, kurwa, zastanów. To jest moja odpowiedź. Tomek, beze mnie. Do zobaczenia na meczu. Z Kacprem znamy się od zawsze. Właściwie znamy się od dzieciństwa. Mieliśmy podobne zainteresowania. Razem chodziliśmy na basen Widzewa. Na basenie nie wolno było biegać, krzyczeć. Najważniejsze. Skakać. Kacper i ja byliśmy zupełnie inni. On posłuszny. Ja nigdy nie robiłem tego, czego nie chciałem. Pierdoliłem to. Czasami źle na tym wychodziłem. Jak wtedy, gdy okazało się, że ten płyn chronił przed radioaktywnymi chmurami z nad elektrowni atomowej, która wybuchła. Jedz. Musisz być duży, urosnąć jak żrafa. Dla kogo ja to wszystko? Jedz, synku. Wtedy myślałem, że umrę. Teraz w to wbijam. Nic mi się nie stało. Chyba nic. Tego wieczoru dziadek, żeby mnie pocieszyć, opowiedział mi o wojnie.
Bunt się uszlachetnia. Tak jak i uczula. Walcz o swoje. Nie bój się. Dziadek, na wojnę idę. Marzyłem o karierze sportowca, ale wydarzyło się coś, co na dobre zniechęciło mnie do sportu. Gówniarzu, co jest? Co ty sobie myślisz, gówniarzu, co? Co ty sobie myślisz, gnoju? Wiesz, co ja powinienem teraz z tobą zrobić? Odpowiadaj! Mógłbym sprawić, że zapłaczesz, chłopcze, jeśli chcesz. Za dużo się śmiejesz wieczorem. Nie podoba mi się to. Na przekór trenerowi. Gotowi? Na przekór wszystkim. Na przekór sobie. Postanowiłem, że kończę ze sportem. Wszyscy byli trochę zawiedzeni. Ale wolałem zakończenie w wielkim stylu niż jako kolejny przegrany. Zająłem się czymś zupełnie innym. Cześć. Chodź, pokaż się. Uważaj na siebie. Uważam. I nie bij się znowu. Przestań, mamo. Mamo. Moja matka była głęboko wierząca. Ja również. Dzisiaj wielki dzień. Musimy wygrać. Albo zostajemy w pierwszej, albo spadniemy do drugiej ligi. Ale na wypadek, gdybyśmy przegrali, też byłem przygotowany. Daj spokój. Zobacz na doping, zobacz na chłopaków. Co cię odpierdala? O co ci chodzi? Całe jebane życie im kibicuje. Po chuj. Jeszcze tego nie rozkminiłeś? Wyjazdy, mecze, oprawy, ustawki za dymy. Po co? Wiesz co? Ja to pierdolę. Rozwalę tych skurwieli, kurwa. Zawodników, kurwa, trenerów. Co zobaczysz? Stąd trafię bramkarzem. Zakład. Zakład. O czym? O honor. Honor? A co ty, kurwa, wiesz o honorze? Ty wziąłeś tego gana, nie?